Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się raduje moje serce, że mogę po raz kolejny u was gościć, głosząc rekolekcje wielkopostne w tym szczególnym czasie Wielkiego Tygodnia, tym świętym czasie, gdzie będziemy przeżywać wielkie misteria naszego zbawienia, Triduum Paschalnego. Chciałbym, aby podczas tych dzisiejszych i jutrzejszych rozważań towarzyszył nam ten obraz, który widzimy Jezusa Miłosiernego z podpisem Jezu, ufam Tobie. Często ten obraz widzimy, spoglądamy na niego, odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia, czcimy Boże Miłosierdzie, ale jakże często nasze serce nie jest jakby nie współigra razem z naszym umysłem, z naszą wiarą. Tak jak wczoraj Jezus, gdy wjechał do Jerozolimy, prawie wszyscy urywali gałązki palmowe, kładli przed Jezusem, aby oddać Mu hołd, oddać Mu swoje życie, wołając Hosanna Synowi Dawidowemu, które przychodzi w imię Pańskie, a niektórzy z nich, może nie wszyscy, ale niektórzy z nich, Wielki Piątek, 5 dni później, wołało: ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go, jakby zapomnieli to, co Jezus uczynił dla nich, dla niektórych z nich, dla ich współziomków, gdy wskrzesił Łazarza, gdy słyszeliśmy podczas dzisiejszej Ewangelii. I to spoglądanie na obraz Jezusa Miłosiernego niech nam towarzyszy w tym naszym zawierzeniu głębokim Jezusowi, że On jest jedynym naszym Panem, jedynym naszym Uzdrowicielem, Królem, Przewodnikiem, Lekarzem. I tak byśmy mogli wymieniać te przymioty Jezusa, które On ma, posiada. Bo Jezus, On nie umarł, On nieustannie żyje. I ta nasza świadomość, ona musi być nieustanna każdego dnia, że Słowo Boże, które słyszymy na każdej Eucharystii, Mszy Świętej, gdy bierzemy Pismo Święte do ręki, to są słowa samego Boga. One są żywe i one nie tylko były 2000 lat temu, to nie tylko historia, ale ta historia się dzisiaj powtarza. Gdy uwierzę w te słowa, one będą się także realizować, będą towarzyszyć w naszym życiu. Jezus mówi przed swoim odejściem, przed swoim wniebowstąpieniem do Boga Ojca: jeżeli odejdę od was do mego Ojca, poślę wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który was wszystkiego nauczy. Poślę wam mojego Ducha Świętego i będą się dokonywać także te wielkie dzieła, które ja uczyniłem. Jezus mówi: owszem, jeszcze większe będziecie czynić w imię moje, tylko wierzcie, że to mogę spełnić. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. On może
uczynić coś z niczego może dać. Jest to wielką tajemnicą Boga, Jego krzyża, że jednych Bóg uzdrawia, drugich nie. Ale jak mówiłem w grudniu na mszy świętej, z modlitwą uzdrowienie, że Bóg wysłuchuje każdej naszej modlitwy i zawsze przychodzi ze swoim uzdrowieniem. I dzisiaj chciałbym się zatrzymać na tych dwóch przymiotach naszego życia chrześcijańskiego, na naszej wierze i na naszej modlitwie, które są fundamentem dobrego życia chrześcijanina, dobrego życia człowieka wierzącego. Wyróżniamy trzy takie podstawowe uzdrowienia. Było to wspomniane na początku przy świętej, przy księdza Tadeusza. Pierwszym, najważniejszym uzdrowieniem, które Bóg oczekuje od każdego z nas, jest to uzdrowienie duchowe, które się dokonuje poprzez sakrament pokuty, sakrament pojednania. Mówimy po Soborze Watykańskim II, że jest to sakrament pokuty i pojednania. Pokuty, bo Bóg nam przebacza wszystkie nasze grzechy, które zanurza w swoim miłosierdziu, zanurza w swoje męce, którą dokonał dla naszego zbawienia. Co więcej, nie pamięta już naszych grzechów. Wczoraj, gdy odwiedzałem chorych w Otwocku, w szpitalu Europejskim Centrum Zdrowia, tam gdzie posługuję, jedna pani poprosiła o właśnie o spowiedź świętą, o to uzdrowienie duchowe. Proszę księdza, bardzo się boję, jak ja się, czy dobrze się wyspowiadam, ale bardzo pragnę oczyścić swoje serce. Nie byłam u spowiedzi już ponad 30 lat temu. Wierzyłam, ale moja wiara nie pokrywała się z uczynkami. Czasami chodziłam do kościoła na większe uroczystości, czy święta Bożego Narodzenia, czy Wielkanoc. Ale dokąd mogę tak żyć? Żyć bez Boga? Moje serce pragnie już się z Nim zjednoczyć, aby Bóg mi przebaczył, abym także mogła z Nim się pojednać. I przyszło to uzdrowienie duchowe poprzez jej spowiedź, bo kapłan udzielił jej rozgrzeszenia poprzez jej skruchę i to wielkie pragnienie nawrócenia, powrotu do Pana Boga. I tym warunkiem podstawowym Bożego uzdrowienia jest właśnie to uzdrowienie duchowe, że mam nieustannie korzystać z tego największego daru Bożego miłosierdzia, gdzie Bóg przychodzi z łaską przebaczenia, oczyszczenia mojego serca ze wszystkich moich grzechów. Oczyścić się, wyspowiadać i żyć dla Pana Boga. Uzdrowienie duchowe także przychodzi wtedy, gdy modlę się, gdy rozważam Pismo Święte, rozważam mękę Pańską w tym Wielkim Poście czy Drogę Krzyżową, gdy zanoszę swoje modlitwy do Pana Boga, gdy poświęcam po prostu mój czas. A ten czas człowiek obecnie poświęca na różne rzeczy. Ktoś obliczył, że w ciągu doby mniej więcej średnio człowiek poświęca na modlitwę tylko kilkanaście minut, a czasami i w ogóle wcale. 24 godziny.
A Bóg pragnie, aby nieustannie człowiek żył modlitwą, to zawołanie benedyktyńskie, ora et labora, módl się i pracuj, nie pracuj, trudź się, jeżeli masz czas, to się pomódl, to nie tędy droga. Jezus pragnie, abyśmy każdą naszą czynność, naszą pracę, czynności, czy to matki, żony, czy pracownika, wszystko oddawali Panu Bogu, aby On uświęcał. To jest to najważniejsze uzdrowienie duchowe. Drugim uzdrowieniem jest podobnym do duchowego, jest uzdrowienie wewnętrzne. Ze wszystkich naszych zranień, złych doświadczeń, to co w nas boli, tutaj bym zaliczył nieprzebaczenie, czy wszelkie urazy, które nosimy, także grzechy języka. Jakże łatwo jest zranić jednym słowem, a czasami człowiek nosi to zranienie przez wiele lat. Czasami człowiek wpada w depresję, odchodzi od Pana Boga. Zdarzyło mi się kilka razy, ze 2-3 razy. Osoba, gdy była w depresji, była mocno poraniona, była dotknięta cierpieniem, że wyszła bez pomocy lekarskiej, bez leczenia. Została dotknięta łaską samego Boga. Po 2-3 miesiącach powróciła do stanu pierwotnego, ale Bóg pragnie posługiwać się ludźmi, jak posługuje się w medycynie, także posługuje się ludźmi także poprzez naszych najbliższych, poprzez fachowców, psychoterapeutów, ale Bóg także przychodzi ze swoją łaską, bo czasami człowiek nie potrafi do końca przebaczyć, nie potrafi pozbyć się tych zranień, które posiada. I także o to będziemy prosić jutro podczas mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne o godzinie 15. I trzecim uzdrowieniem to uzdrowienie fizyczne. I to jest wielka tajemnica Pana Boga, że Jezus jednych uzdrawia, drugich nie uzdrawia. Bóg wszystkich uzdrawia, tylko do Niego należy czas i miejsce wysłuchania naszej modlitwy. Pan Bóg w tym uzdrowieniu posługuje się przede wszystkim medycyną, poprzez służbę zdrowia, lekarstwa, które przyjmujemy, czy też i zioła, ale są także i choroby nowotworowe nie do wyleczenia i potrzebny jest cud, wołanie do Boga o Jego dotknięcie. Bóg wszystko może uczynić. 2 tygodnie temu, gdy odprawiałem mszę świętą, w intencji o uzdrowienie fizyczne z guza trzustki, wiemy, że poważna choroba. Miałem telefon aż z Kanady, z Toronto, z prośbą małżeństwa z wiarą. Proszę księdza, niech się ksiądz pomodli, odprawi mszę świętą. Wierzymy, że Bóg może uzdrowić mojego męża. I rzeczywiście mija 2-3 tygodnie. Jadę na badania już, na przyjęcie chemii. Okazuje się, że guz zniknął. Tego guza już nie było, a był dość duży. 6, 2 na 2. Jezus przyszedł z łaską także swego uzdrowienia fizycznego. Ale co najważniejsze, że Bóg zawsze przychodzi nam z pomocą poprzez Komunię Świętą, sakrament namaszczenia chorych,
sakrament uzdrowienia i także poprzez modlitwę. I Bóg daje tylko takie cierpienie, takie doświadczenie, które my możemy jako ludzie unieść, większego nam nie da. Gdy mamy te trzy uzdrowienia i wtedy potrzebna jest nasza wiara, wiara ufna, wiara wytrwała, jak ten napis pod obrazem: Jezu, ufam Tobie. Wiara, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa. Na początku wiara jest łaską daną od Pana Boga, oprócz nadziei i miłości. Te trzy cnoty otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, ale otrzymawszy wiarę, mamy tę wiarę pielęgnować w swoim sercu. I ta wiara rodzi się ze słuchania Bożego Słowa, rodzi się z modlitwy. Gdy słucham Boże Słowo, mam z głębi serca uwierzyć, że Bóg przychodzi do mnie ze swoją łaską, że te słowa, które do mnie kieruje, one będą się wypełniać w moim życiu. Jezus mówi: wierz tylko, że to ci się spełni. Pewien ateista, który pojechał do Lourdes, do sanktuarium, mówiąc sobie: jeżeli zobaczę na własne oczy cud, to dopiero uwierzę. I pojechał, gdzie była msza święta, po mszy świętej, adoracja Najświętszego Sakramentu i były modlitwy o uzdrowienia wokół ołtarza. Mnóstwo osób także na wózkach. I podczas tej modlitwy jedna kobieta o własnych siłach wstała z wózka i zaczęła chodzić. Niektórzy byli poruszeni, cieszyli się, radowali, ale ten ateista, chociaż widząc cud na własne oczy, nie uwierzył. Dopuszczał w swoim sercu, że ona może udaje, że oszukuje. Nie uwierzył, że ona wstała po kilkunastu latach nie chodząc. Wiara jest łaską daną od Pana Boga i o tę wiarę mamy nieustannie każdego dnia modlić się, naszą wiarę pogłębiać. I nasza wiara ma być zawsze głęboka, ufna, zawsze do końca. Jeden kapłan, który na ostatnich rekolekcjach powiedział do młodzieży takie słowa: moi drodzy, módlcie się zawsze, wytrwale, do końca. Nie ustawajcie w modlitwie, ale módlcie się nieustannie, gdy prosicie o jakąś łaskę. I mówi, że Bóg dopiero wysłuchał modlitwy kapłana, który miał intencję otrzymaną. Dopiero po 4 godzinach modlitwy, dopiero przy końcu, gdy był już znużony, dopiero Jezus przyszedł ze swoją łaską uzdrowienia, a mógł już po godzinie, po 2 już zrezygnować. Panie Boże, Ty mi chyba łaski tej nie udzielisz, bo chyba nie jest zgodna z Twoją wolą moja intencja. Tak jak Łazarz, który po 4 dniach Jezus go wskrzesił. Niektórzy już stracili nadzieję, że już umarł, już suchnie, a Jezus go wskrzesił swoją mocą. Mieć wiarę i modlitwę, aby zawsze ona była
wytrwała w moim życiu. Święta Monika, która modliła się o nawrócenie swojego syna Augustyna ponad 20 lat, mogłaby po roku dojść do wniosku, czy jest jakiś sens tyle się modlić, a taki Pan Bóg nie wysłuchuje. A Pan Bóg wysłuchiwał każdej jej modlitwy, łzy, które wylewała do Niego, wysłuchując, wysłuchał jej te wszystkie modlitwy, że Augustyn, nawracając się, został kapłanem, później biskupem i wielkim teologiem. Mieć wiarę jak ziarnko gorczycy i to wystarczy. I modlić się nieustannie i prosić Boga, aby nasze drogi, nasze myśli były drogami samego Jezusa. Nasz święty Wincenty Palotti, który pragnął w pełni naśladować Jezusa w swoim kapłańskim życiu. Po swoich święceniach kapłańskich, które miał w 1818 roku, wybrał takie motto: Panie Jezu, chciałbym posiąść Twego ducha. Pragnę tak myśleć, tak jak Ty myślałeś, modlić się tak, jak Ty się modliłeś, mówić tak, jak Ty mówiłeś, czynić dobrze innym, tak jak to Ty czyniłeś. I dopiero po takiej modlitwie, poprzez 21 lat, dopiero Palotti w swoim sercu odczuł, że prowadzi go Duch Święty, prowadzi go Duch Boży i mógł powiedzieć za świętym Pawłem: już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. I myślę, to zaufanie Jezusowi miłosiernemu, pełne zaufanie, ufne, polega na naśladowaniu Pana Jezusa w Jego słowach, w Jego czynach, w Jego modlitwie. To przychodzi jakby stopniowo, jest to proces, ale jest to proces współdziałania naszego z łaską Jezusa Chrystusa, z łaską samego Boga. Prośmy Jezusa podczas tej Eucharystii, na rozpoczęcie naszych rekolekcji, byśmy właśnie mieli taką wiarę, wiarę silną, nie w kogoś, ale w osobę Jezusa Chrystusa, który jest żywy i który do nas przychodzi w każdej Eucharystii, przychodzi w spowiedzi świętej, a także gdy wzywamy Jego imienia Jezus podczas modlitwy. Ten czas, który Bogu poświęcamy, On do nas powróci, ale powróci już z Jego łaską, z Jego namaszczeniem. I warto składać ofiary Panu Bogu, warto się trudzić, warto je słuchać. Tak jak niektórzy, którzy patrzyli na Jezusa, który wisiał na krzyżu, niektórzy wątpili, innych wybawiał, sam siebie nie może wybawić. Ale Jezus trzeciego dnia zmartwychwstał, dokonał tego cudu zmartwychwstania. I także nasze wysiłki, które czynimy, one także przyniosą nam przemianę, przyniosą nam zmartwychwstanie ku Panu Bogu, ku zjednoczeniu razem z Nim. Zawierzmy teraz
opiece Matki Najświętszej, Matce Miłosierdzia, ona, która powiedziała w Kanie Galilejskiej: zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn, by nas prowadziła prostymi drogami do swego Syna i zawsze nas miała pod swoim płaszczem macierzyńskiej opieki. Powstańmy i zawierzmy Maryi nas samych, nasze rodziny, aby nas prowadziła do Jezusa i wyjednywała nam zbawienie. Pod Twoją obronę uciekamy, Święta Boża Rodzicielka.